Alieno, miło mi. Słuchajcie, ja tylko kilka słów do tego wsparcia jeszcze. Raz. Jest, dobra. Bo generalnie, tylko jedno zdanie. Bo generalnie jest tutaj dużo młodej krwi, która dzisiaj świetnie ukazała normalnie swojego skillsa i to, jak potrafił podejść do tematu. I było powiedziane, że niekoniecznie ci młodsi mogą tak dużo wnieść, że nie wiedzą czasami, jak wnieść coś do tej kultury i tak dalej. Słuchajcie, prosta odpowiedź. Generalnie my uczący, prowadzący szkoły tańca, jak mówimy, słuchajcie, wtedy i wtedy jest trening, przyjdźcie, to jest wsparcie, że przyjdziecie, wystarczy przyjść na salę, wystarczy się pojawić. To jest dla nas, słuchajcie, taki bodziec i taka energia, że wiemy, że robimy coś fajnego, robimy coś ważnego dla kogoś, a nie na zasadzie, bo mam zadanie domowe, bo nie wiem, chory jestem, bo mi się nie chce i tak dalej. Przyjdźcie, to jest wsparcie, słuchajcie, moim zdaniem. Dzięki. Słychać mnie? Słychać. Tak, jestem. Słuchajcie, dużo rzeczy już było powiedzianych. Ja chciałbym jeszcze chyba dodać taką jedną rzecz, że mówimy cały czas o młodym pokoleniu, ale myślę, że starsze pokolenie też powinno się trochę ogarnąć, bo jest to czwarta edycja, już o tym raz mówiłem, powiem jeszcze raz. Nie wszyscy byli na tej imprezie już. To też jest trochę dla mnie martwiące, bo jeżeli są autorytety, są osoby, które mają osiągnięcia i tak dalej, są po prostu wzorami, a nie jeżdżą na takie imprezy, no to ta młoda generacja nie ma skąd czerpać tych wzorców. Nie wiem, czy się z tym zgadzacie, ale taki jest mój wniosek. No na pewno jest też tak, że jeżeli jeździmy na te imprezy, no to tak, no te bejowanie po prostu wzmacnia nasze znajomości, to jest bardzo ważne. Powinniśmy jak najczęściej to pielęgnować, żeby te znajomości trwały, bo... No, ale dlatego właśnie tu jesteśmy, bo to robiliśmy, a jeżeli to by było zawsze na takiej zasadzie, że jest kontest, okej, odpadłem albo nie wiem, nawet zostałem do końca, ale robię wyjazd i z nikim nawet nie pogadałem, no to no nie byłoby nas chyba dzisiaj w takiej gromadzie tutaj. Problem też chyba jest w tym, że my sobie gadamy o tym, że są takie problemy i tak dalej, nie tworzymy tej sceny tak jak powinniśmy, jakbyśmy mogli, ale problem chyba jest w tym, że rozmawiamy o tym, a nie słyszą tego osoby, których tu nie ma. I to jest... To jest... O, dobrze. Poleci w neta. Także no, myślę, że jak najbardziej powinniśmy wszyscy budować. To nie chodzi o to, żebyśmy nagle wszyscy stali się organizatorami, organizowali eventy, warsztaty i tak dalej. Tylko bardziej chodzi o to, żeby gdzieś znaleźć tam swoją cegiełkę. No właśnie, każdy ma swój udział w tym budowaniu. Tak, jeżeli Alien powiedział o tym, że przyjść na trening, tak, już pomijając zajęcia, ale jest jakaś opcja, że spotykamy się i razem tańczymy, przychodzicie na te zajęcia, już budujecie scenę, już budujecie tą scenę lokalnie. Są eventy tego typu. Nie wiem, dla mnie to jest jak dla muzułmanów Mekka, że trzeba tam po prostu być. Nie mówię, że trzeba za każdym razem być, bo każdemu się zdarza, ale coś tam wypadnie, ale no myślę, że chociaż teraz powinno się być. 10. setny raz, to cię to wkurza, że reszta jest cały czas cicho. Myślę, że Alona nie uogólnia, nie bierz tego do siebie, bo... Nie. To wiesz... Absolutnie nie. Kolob. Mi się wydaje, że jest po prostu problem z polską mentalnością. To jest duży problem, tak jak... Tak, że gdzieś tam się hajpujemy, ale cały czas za mało i po prostu nie bójmy się tego. Znaczy... I zobaczcie, jest problem z hajpowaniem i to samo jest ze zgłoszeniami, głupimi tak. Zgłoszeniami, jak Phantom mówił, jak Dominik mówił. Pojawia się moment, kiedy są zapisy i od kogo są zapisy? Od ludzi z zagranicy. Na Art of Popping było więcej ludzi zgłoszonych z zagranicy niż Polaków. No co jest grane? Kurde, no ja tego nie rozumiem, nie umiem tego pojąć. Co? Też tego, już abstrahując od wsparcia przecież przy organizacji samego eventu. Wiedza tego, ile osób będzie zarejestrowanych, pozwala ci mniej więcej wyoscylować, ile możesz czasu poświęcić na eliminację, czy to będzie
pół godziny, czy mamy czas i walimy wam godzinę. Czy zrobić to w 16, czy tak. To w 32, czy to... Teraz ludzie podchodzą do mnie i pytają, czy są koszulki, a ja mówię, wiesz co, ziom, sorry, ale nie ma koszulek, bo ja nie wiedziałem, czy ludzie przyjadą. Czy zrobić 6, czy 200? Ja pamiętam, że zeszły wtorek, nie wiedzieliśmy, czy w ogóle to się odbędzie, no tak? I nie wiedzieliśmy, nagraliśmy live'a, a potem się jedziemy z tym, to jest super. Wracając też, że gdzieś do tematu hype'u ludzi, to poprzez imprezę właśnie Infinite Popping, ja to popping zauważyłem, że my umiemy hype'ować swoich ludzi, że Polaków mega dobrze hype'ujemy, ale jak jest ktoś z zagranicy, który robi naprawdę solidnego seta, to siedzimy cicho. I tego właśnie, nie w ogóle hype'ujmy popping, hype'ujmy hip-hop, nie ksywę, nie? Super, Sean Mega Kocur z Chin, gwiazda tamtejsza versus Szeba. Super, Szeba naprawdę zgarnął walkę, pocisnął, było ekstra, był mega hype na Szeba, ale chłopak tam skleił takie dwa sety, że to też jak był już poziom światowy, a ludzie w ogóle siedzieli cicho, ewentualnie ktoś tam podniósł rękę, ale... Czy można? Kurczę, wydaje mi się, że... To wiadomo, że naszych zawsze będziemy bardziej wspierać, ale chodzi o pewne minimum nawet, tak, nie? Jakiś respekt. Tak. Tak. To jest okazać, to jest właśnie w ogóle słowo, którego użył teraz Dominik, to respekt. To jest autorytetów. Cało się idzie od autorytetów. I wiadomo, że jakby nie uderzam wiadomo do wszystkich, tak? Bo was, nas, tak? Bo ja się wciąż jakby uczę od tych, którzy są kotami i jakby ciągle widzę pojedyncze osoby, które rzeczywiście gdzieś tam swoją osobowością przełamują te bariery i pokazują, że hype jest dobry, że jest potrzebny. Zresztą ja sama po sobie widzę, zawsze hype'uję ludzi i też widzę ten feedback, który do mnie wraca. To jest mega, mega dobre. Ja, dla mnie to jest mega miłe, że ktoś docenia mój progres, to co zrobiłam, cokolwiek. Nawet dzisiaj, tak? Ja nie przyjeżdżałam tutaj, nigdy nie przyjeżdżam po wygraną, ale po to, żeby ścisnąć się z tysiącem ludzi, uśmiechnąć się, pogadać. Tak, to community, tak? Właśnie to, o to chodzi. Róbmy to community właśnie choćby po ten hype, po to, żeby powiedzieć... Hype'ujcie, a będziecie hype'owani. Say word! Dokładnie tak to działa, ale to idzie od autorytetu, więc jeżeli ktoś jest uczniem i patrzy, on nie hype'uje, no to chyba nie muszę, tak? No tak to wygląda, więc jakby sama byłam nauczycielem wiele lat tańca, tańczyłam hip-hop wiele lat i no nie wyobrażam sobie, żeby jakby to nie była podstawa tego, żeby się wspierać nawzajem, to jest w ogóle, dla mnie to jest foundation, jeżeli mówimy o tej kulturze. I taki ja mam apel po raz kolejny w tej scenie popingowej, jak napisałam Bieniowi, że dopóki jestem tutaj z wami, dopóki jakby mogę i czuję tutaj mega zajawkę, to zawsze będę wspierać, czy obecnością i dalej sobie gadam, do góry mówią. Tak. A ci nie śmieci. Czy choćby właśnie, czy obecnością, tym, czy tym, że zalajkuje, czy że poszeruje, tak, to wszystko jest ważne, to wszystko daje, bo to, tak jak Alien powiedział, że nawet dla, ja zawsze swoich nauczycieli staram się wspierać, bo ja też widzę w nich progres, ja też widzę, że oni robią dobre rzeczy, że to jest mega, dostać feedback, nawet jeżeli ty jesteś, uważasz się, że jesteś plackiem, a twój nauczyciel, nie wiem, robi dobre rzeczy, też warto mu to powiedzieć, po prostu. Właśnie to zacieśnianie więzi poprzez szczerą relację, szczerą, prawdziwą relację, tak jak Ufo też powiedział, to nie muszą być zawsze słodkie słowa, można powiedzieć, co ty w ogóle, gościu, nie? Tam... Nie można też patrzeć na innych, jak na jakichś potencjalnych, nie wiem, wrogów, jak na konkurencję. Tak, dokładnie. Oczywiście tak jak została odpowiedziana, no zdrowa konkurencja, czyli to takie... budowanie, o kurde, zrobić super wave'a, muszę poćwiczyć, poświęcić więcej na to czasu, to, no to wszędzie zawsze buduje, ale nie można po prostu, nie wiem, zamknąć się w skorupie, nie dawać tego właśnie feedbacku, bo to po prostu wypacza sam popping. Też no nie jesteśmy żubrami, nie trzymając się pod ochroną. Tak, no chodzi też o punkt odniesienia, że później od takiej konstruktywnej krytyki, czy cokolwiek dobrego, co usłyszeliśmy, bo czasami jest tak, zatańczyłeś super seta, ale coś tam, możesz poprawić to czy to. I sam taki feedback od ludzi, którzy jakby, bo to właśnie wynika to, co Paweł powiedział, że dbamy o tą kulturę, oddajemy to, co dostaliśmy, czyli jeżeli ja chcę, żeby ona się budowała, to ja powiem temu ziomeczkowi czy temu, zrobiłeś super to, ciśnij dalej, rób to dalej, właśnie to jest fajne. Kiedyś rozmawiałam z Adrianem właśnie i taki prosta rzecz, mówi,
dobra, tańczymy tyle czasu, ile dostałaś tego feedbacku w trakcie tej swojej podróży, tak? I to jest właśnie jakby puenta tego wszystkiego. Ile koty, OG-sy, ludzie, którzy siedzą w tym dużo zdobywają, wygrywają, jeżdżą, ile oni dają feedbacku i jaką postawę przekazują młodym? Bo młodzi nie nauczą się od tego, że oni przeczytają w internecie, trzeba wspierać. No nie, oni się tego w ten sposób nie nauczą. I to jest w dalszym ciągu mój apel. Ja swoją postawą staram się robić to najlepiej jak potrafię i wiem, że jest też dużo ludzi, którzy też w taki sposób działają, ale fajnie by było, gdyby po prostu tego było więcej. Dziękuję. Do szanownej loży, ale żeby, tak, no my powiedzieliśmy swoje zdanie, nie? Gdzieś tam czego nam brakuje, co byśmy jak widzieli, jak było kiedyś, jak jest teraz i tak dalej, jak czujemy tą kulturę, ale myślę, że to jest moment, w którym właśnie wy powinniście powiedzieć, czemu na przykład jesteście tutaj, albo ewentualnie co sprawiło, że jesteście i chcecie tu być, albo co dla was jest czymś takim, że nie, tam nie jadę, nie, tego nie udostępnię, a nie, tego ja nie będę wspierał. Tak? Co wam pasuje, co wam nie pasuje, co jest dla was istotne, żebyśmy my też jakby jako organizatorzy, tak, czy stare dziody, mogli się gdzieś dostosować właśnie po to, żebyście wy z nami razem wszyscy budowali. Także oddaję głos wam. Jeszcze tylko chciałbym jedną rzecz dodać. Wydaje mi się, że jest taki ogół w tym momencie, że ludzie mają problem z rozmawianiem ze sobą na żywo. Ja pamiętam do dzisiaj, jak jeździliśmy w czwórkę z Fantomem, z Gremskim i z Johnem, jeździliśmy na różne zawody. Nie baliśmy się podbijać do nikogo, z każdym rozmawialiśmy, z każdym zbijaliśmy pionę, bo poza mega bagażem doświadczenia tanecznego, każdy z tego trzonu naszej polskiej sceny ma mega bagaż doświadczenia życiowego, tak? Nie musimy rozmawiać o tańcu, możemy rozmawiać o życiu i przeróżnych głupotkach, tak? Pamiętam do tej pory, jak po The Styles Crash byliśmy, jak był jakiś after, oczywiście bajowanie na Górze Gradowej w Gdańsku. I pierwszy raz w życiu zobaczyłem Tempca, tego Tempca, który wiesz, gdzieś jeszcze na break.pl pisał posty, gdzie ja to wszystko czytałem i byłem, ja pierdzielę Temps w ogóle. I w tym momencie pierwsze co zrobiłem, to podbiegłem do niego, zagadałem do niego i do tej pory mam z typem kontakt. Więc jeżeli jeździmy, jeżeli decydujecie się już gdzieś pojechać i macie takich ludzi, którzy mogą wam pomóc z tańcem, mogą wam powiedzieć coś, co gdzieś rozwikła wasz problem życiowy jakikolwiek, tak? Róbcie to, prawda? Jeżeli jeździcie na zawody ekipą czterech osób, to nie widzę sensu, żebyście przez cały before, zawody i after stali w te cztery osoby, z którymi tak spędzicie następne parę miesięcy na mieszkaniu, tak? Czyli w swoim mieście. Jedźcie, poznawajcie, gadajcie, trzymajcie kontakt, bo to buduje, tak? Trzymanie, robienie siatki kontaktów buduje, tak? Nie tylko pod względem tanecznym, ale pod względem gdzieś jakiegokolwiek rozwoju personalnego dalej. Cześć! Pozdrawiam mamę. No to wy. Mam pytanie do was. Co wam się spodobało w popingu i dlaczego na przykład ten styl wybraliście i no musieliście mocno na niego postawić, bo wasz skill świadczy o tym, że poświęcacie sporo czasu na trenowanie tego. Co ci się na przykład podoba w popingu? Mnie bardzo zaimponowało to, jak inni tańczą i zawsze biorę z nich przykład. Mhm. Zawsze się uczę jakichś kroków, które mnie właśnie zaimponowały. No w ogóle cały ten styl mnie tak... A gdzie widziałaś pierwszy raz? Na imprezie jakieś czy w telewizji? Pierwszy raz właśnie poszłam na warsztaty. Poszłaś na warsztaty. Potem spróbowałam na zawodach. Strasznie mi się to spodobało i do dzisiaj to robię. Super. Bo wiecie, bo to jest bardzo, bardzo ważne na takiej zasadzie, że te małe osóbki to jest takie trochę zwierciadełko, które trzeba od czasu do czasu zapytać, nie? Bo my tak czasami też jesteśmy w takiej swojej marynacie i swoich poglądach, a to jest dla nas też to, no feedback działa w dwie strony, nie? I też my musimy wiedzieć, rozmowa, dialog to są dwa wektory, nie? Nie na takiej zasadzie, że my tylko po prostu mielimy ciągle jakąś swoją mantrę, tylko po prostu też każde pokolenie, które wnosi, don't fake the funk, bo chociażby polega na tym, my nie jesteśmy z epoki lat 70., nie jesteśmy z West Coastu i chociaż no, z lubością przybieramy pewną pozę, no, naśladujemy pewien styl ubierania się i outfit i wszystko, natomiast my jesteśmy polskimi poperami, w polskich realiach, tutaj w naszych czasach. I to jest fajne, że właśnie ta kultura i hip-hopowa, i funkowa, i w ogóle ta cała kultura social jest taka otwarta, jest przestrzenna, że tak naprawdę Paul One kiedyś mówił fajny,
fajny wykład odnośnie tego, jak każda narodowość, każda jakaś kultura wnosi, to on mówi ogólnie o hip-hopie, o breaku, ale to jest fajne, że na przykład są Japończycy, Koreańcy, którzy swego czasu, za czasów jeszcze takiego bzdurnego podziału, tak zwany styl versus power, no to Koreańcy, Japończycy uchodzili za tych tylko, co się kręcą i co robią salta, i to było jakiś taki moda na to, żeby troszeczkę z tego szydzić. A to właśnie nie, właśnie super, że oni jeśli w swojej naturalnej kulturze mają te sztuki walki, mają tą sprawność, to jest ich część ich folkloru, nie? Że te sztuki walki, że to się kładzie nacisk na tą sprawność, i oni ten aspekt swojej kultury wnieśli właśnie do tego, że te powery robili na jakimś kosmicznym poziomie, nie? Czy Francuzi, czy Polacy, coś, wszyscy mamy jakąś swoją tożsamość i powinniśmy też nie tylko ślepo naśladować, bo ja teraz troszeczkę jakby antytezę mówię do tego, co powiedziałem wcześniej, że trzeba sięgać do korzeni, ale kiedy już sięgniemy do korzeni, to trzeba skumać, gdzie my jesteśmy w tym wszystkim, pamiętać, kim jesteśmy i nie udawać, więc żeby dzieciaki też nie rozumiały, że my to cały czas taki po prostu kompleks, a kiedyś to było, kiedyś... Nie, teraz jest super, jest dużo lepiej niż kiedyś było. No, tego, a kiedyś to będzie. Nie? Kiedyś to będzie, więc o to chodzi, żeby się też wylecieć z takiego jakiegoś taniego sentymentalizmu, który nic nie wnosi. Było jak było, każdy z nas wspomina dawne czasy jako teoretycznie lepsze, dlatego że czasy, które przeżywaliśmy w jakiejś naszej młodości, są związane z sentymentem, z jakimiś naszymi wspomnieniami, z jakimiś skojarzeniami, z muzyką, która wtedy leciała, z naszymi miłościami, relacjami i tak dalej. I zawsze po prostu dla mojego ojca czasy rock'n'rolla to była, kiedyś to był rock'n'roll, teraz to tego. Dla mnie jest coś innego, więc kurde, no każde pokolenie wnosi coś i każde pokolenie lubi to, co lubi, każde pokolenie ma tą muzykę i to nie jest kwestia gustów. Dopóki to będzie fajne, dopóki to będzie szczere, dopóki to będzie autentyczne, to jest spoko. Ja przestałem dawno temu i jako juror, i jako człowiek musiałem się wyleczyć ze swoich jakichś takich prywatnych animozji, że taką muzykę lubię, ten new school, to nie, muzyka jest... Prosty podział, dzieli się na fajną i słabą, tak samo tanie, dzieli się na fajny i słaby. Może być old school na siłę i może być sucharem, a może być new school mega, który jak może nikt nie rozumie, ale na tym to polega, że to jest jego stylowa, to jest, na tym to polega. Nie ma dogmatów w kulturze, ani hip-hopowej, ani popingowej, to się wszystko musi rozwijać, bo gdyby się nie rozwijało, to nie mielibyśmy takich powerów breaku, jakie mamy, nie mielibyśmy tak rozwiniętych rzeczy w popingu, jakie mamy, to wszystko idzie do przodu, nie? I lokerzy też, oni bardzo często muszą się z tym przeprawić, bo ta kultura lockingowa dosyć hermetyczna, jeśli chodzi o pewien kanon i muzyki, i ubierania się i tak dalej, w pewnym sensie no, zaczęło to tak trącić trochę z skansenem i lokerzy wiedzą, że muszą odświeżyć tą kulturę, że nie mogą się zamykać, że funk się nie kończy na Jamesie Brownie i Glory Gaynor, tylko są kolejne etapy, jest new funk, to wszystko rozwija, więc ja jestem jak najbardziej za rozwojem i jestem za tym, żebyśmy też się uczyli od was, bo ja się mega uczę od was, ja patrząc na takich młodych kotów, tak jak tam jest Mateusz z 4Connectów, gdzie to jest młoda krew, jeździ wszędzie, ciśnie, to jest fajne, że jeśli na przykład my się spotykamy gdzieś na obozie, to mamy komunikację taką, że my się wzajemnie od siebie uczymy, tak? My się wzajemnie od siebie uczymy, my się uczymy od was, wy się uczycie od nas, jak być dojrzałym, a my się uczymy od was, jak być świeżym. Rozumiecie, o co chodzi, tak? I to jest wymiana, to jest ten exchange. Musimy siebie słuchać i przeglądać tym wszystkim, tak? Także wiadomo, że na barkach starszych graczy jest taka niepodpowiedzialność, żeby to doświadczenie, którego mamy więcej, przekazywać, ale żeby tym swoim doświadczeniem kogoś nie przytłaczać, tylko pozwalać to doświadczenie przekazywać dalej, żeby oni to dalej pisali tą książkę, nie? Bo ta kultura nie jest zamkniętą książką, jest książką, która ma już kilka stron i wciąż się pisze. Tak? Tylko chodzi o to, żeby ta książka była spójna i treść była spójna, to żebyśmy ją przeczytali od początku, a potem pisali dalej i pozwolili następnym pisać dalej. Tak to powinno wyglądać, więc ta komunikacja naprawdę musi być obopólna. Musimy rozmawiać ze sobą i to, co tutaj wiele razy moi koledzy wskazali, rozmawia. To nie jest rozmowa, to jest właśnie bardzo ważne, żebyście też wiedzieli, że jeśli przychodzicie na warsztaty, i się jaracie kimś, bo to jest jakaś postać, którą widzieliście czy na YouTubie, czy słyszeliście legendy i przychodzicie na warsztaty. Fajnie, że okazujecie szacunek, respekt, to jest super i to jest bardzo wskazane, ale to nie jest dogmat kultury hip-hopowej, to jest dogmat bycia po prostu kulturalnym, wychowanym człowiekiem w ogóle, żeby okazywać respekt. I nieważne, czy to jest w waszym mniemaniu, czy mniemaniu jakichś waszych kolegów OG, czy to jest po prostu jakiś tam ziomeczek, każdy zasługuje na szacunek, na respekt jako człowiek, tak? Natomiast tutaj, kiedy potem jest afterka czy coś, to jest olbrzymia szansa, żeby gdzieś ten
poziom katedry zniknął, żebyście mogli porozmawiać jak ziomek z ziomkiem, a czasami w takich relacjach człowiek się najbardziej, najwięcej uczy. Lubię powtarzać przykład, jak na którejś z afterek Street Dance Campu spotkał się B-Boy Neguin z Ijo. Neguin, który po prostu wszedł w przeboje wtedy na scenę, rozwalił, rozwalał wszystko, co się dało rozwalić. I Ijo, jeden z pionierów house'u. I oni tak sobie stoją i podbija Neguin do Ijo, mówi: ty, słuchaj, zrobiłeś taki fajny movesik dzisiaj tego, weź mi to pokaż. A Ijo powiedział: dobra, stary, ja ci pokażę swój ten numer, a ty mi pokaż to, co ty wtedy zrobiłeś. I kumacie, w realiach jest impreza, jest party, a dwóch ziomeczków pokazuje sobie swoje tam rzeczy, ubogacają się, tak? I Neguin podjarany, bo złapał tam jakiś movesik Ijo, a Ijo z kolei, bo coś od młodego kota podjarł, tak? Czasami w takich miejscach dzieje się najprawdziwszy warsztat, dzieją się najlepsze rzeczy. Czasami pół godziny rozmowy może gdzieś tam więcej wam rozkminić, więcej nauczyć niż tylko takie w takich strukturach oficjalnych, formalnych, nie? Dlatego to tylko pokazuje, jak to jest bardzo ważne. I to nie jest kwestia coś zamiast czegoś. To nie jest wartość, to nie jest alternatywa, to jest uczenie się kompleksowo, tak? To musi być, bo też możemy popaść w pokusę taką, że a ja to właśnie tylko bank tego. No dobra, no ale nasza kultura też to jest kwestia skillu, zdobywania umiejętności, tak? Musi być skills. Rozumiecie, o co chodzi? To nie jest tylko bycie fajnym i tak dalej, więc żebyśmy też nie wyciągali jakichś fatalnie błędnych interpretacji. Musimy się uczyć, musimy się szkolić najzwyczajniej w świecie, dbać o formę, trenować się, musimy mieć samozaparcie, musimy mieć samodyscyplinę, musimy pracować ciężko i konsekwentnie, musimy chodzić na klasy, musimy jeździć na warsztaty, musimy się najzwyczajniej w świecie uczyć techniki, rzemiosła, które tu robimy, tak? Ale żeby to rzemiosło nie było tylko rzemiosłem, to musimy pamiętać o tym drugim dnie i to musi się uzupełniać, to nie jest coś albo coś, tak? Czy w ogóle mamy, słuchajcie, taką sytuację, że no ja na przykład, są moi uczniowie, jest Oliwka, jest Piszczek, jest Mruwa i Kasia i wydaje mi się, że nauczyli ode mnie najwięcej się na sali, a zajawki złapali ode mnie najwięcej po sali, okej? Okay? To jest tak, że często po treningu my jeszcze staliśmy pół godziny, godzinę czy półtorej gdzieś tam pod szkołą tańca i gadaliśmy. I dlatego oni tutaj są, że gadaliśmy, nie dlatego, że trenowaliśmy. Okay? Dlatego, że trenowaliśmy, potrafią coś pokazać tutaj. Dobra? I jakby warsztat, szkoła tańca, umiejętności taneczne, to o czym Pico też przed chwilą powiedział, to musi być. I do tego jeszcze budujemy doświadczenia, budujemy każdy z nas historię, którą przeżywa. One budują nasz charakter i dzięki nim mamy co z siebie wyrzucić. Mamy co z siebie wyrzucić, tak? Bo jest jakby budują zajawkę, nie? Dbamy o nią, bo trzeba, moim zdaniem, trzeba po prostu coś robić, żeby ta zajawka była, nie? Że wracamy z zajęć i już przestajemy być poperami. Trzeba poglądać filmik, trzeba posłuchać muzyki, trzeba mieć ziomami przede wszystkim. Wiesz, ale no nie wiem, ja to widzę tak, że jesteśmy, my jako tancerzy mamy bardzo trudną robotę do zrobienia, bo my jesteśmy artystami sportu. Okay, więc my musimy połączyć i sportowcami sztuki, więc my musimy połączyć i ekspresję siebie samych i warsztat, którym tą ekspresję będziemy przekazywać, tak? Więc my się musimy i nauczyć abecadła i to jest na sali i my musimy mieć co przekazać, my musimy mieć swój charakter. To jest to coś, co wnosimy, czy jako Polacy, czy jak wcześniej Pico mówił, że b-boye ze Śląska tak, a b-boye stamtąd tak, tak? Jako Polacy, jako UFO, jako balon, tak, i tak dalej, każdy z nas ma jeszcze coś swojego, swój charakter, plus swoją ulicę, plus swoje miasto, plus swoją ekipę, plus swój kraj, to wnosimy do warsztatu, który mamy sportowo, nazwijmy to. Okay? Więc starajmy się łączyć jedno i drugie. Fizyczność i gdzieś tam środek tego wszystkiego, tak? Dodanie tej duszy. Dla mnie to, że się wspieramy albo nie, to jest właśnie część tej duszy. Okay? A sportowość to jest po prostu medal. To jest.